Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów. To wynik pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego PW, w ramach którego został zgłoszony projekt Prąd do Serca. Uczelnia wraz z zakupem defibrylatorów zorganizowała dla chętnych szkolenie z pierwszej pomocy, przeprowadzone przez ratowników z Fundacji Janikar. Otóż w dobie utrudnionej dostępności do tak zwanego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, gdzie mamy problemy kadrowe, mamy problemy z dojazdem do poszczególnych miejsc, warto jest wiedzieć, co zrobić we własnym zakresie. Tu osoby dorosłe, o nich w zasadzie mamy na nich się skupiać, w 70-80% przypadków zatrzymanie krążenia, czyli w zasadzie ów objawy śmierci klinicznej, mają na skutek migotania komór, często skurczu komorowego, czyli zaburzeń rytmu serca, które zabijają poprzez nieprawidłowy rytm. I tu okazuje się, wymyślono bardzo fajny patent, defibrylację elektryczną, czyli odwrócenie fibrylacji, czyli migotania. Urządzenie elektryczne generuje impuls, który powoduje ów reset, czyli niejako wyzerowanie serca, i serce potrafi wrócić prawidłowym własnym rytmem. Skoro w 70-80% przypadków te działania okazuje się słuszne, przeniesiono ów zjawisko, czyli metodę leczenia z formy tej manualnej, robionej przez nas anestezjologów w ramach szpitala i czy pogotowia, do metody automatycznej. Jestem zupełnie normalnym człowiekiem, nie medykiem, mam osobę z zatrzymaniem krążenia, mogę jej przylepić elektrodowego urządzenia, urządzenie powie mi, co mam robić, no i w tych 70-80% przypadków działanie tego urządzenia może przywrócić właściwy rytm serca, czyli tym samym uratować tego człowieka. Urządzenia te znajdują się również w przestrzeni publicznej polskiej, tu na stacjach metra, w taksówkach jednej z korporacji warszawskich, na peronach dworców kolejowych, na lotnisku warszawskim Okęcie. Są prawie wszędzie. Defibrylator to inteligentne urządzenie, które potrafi za pomocą komunikatów głosowych i wskazówek wizualnych samo pokierować całą akcją reanimacyjną i uratować komuś życie. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom. Piersiowi wykonujemy na środku mózga pomiędzy linią klatki piersiowej a sutków. Jedna ręka. Dokładamy drugą rękę. Proszę zwrócić uwagę na moje ręce, tak? One są przeprostowane. Jeżeli będę uciskać w ten sposób, no to słabo, prawda? Nie ma siły, dokładnie. I drodzy Państwo, wykonuję 30 uciśnięć. Mniej więcej w tempie 100-120 uciśnięć na minutę. To jest fajnie sobie wypracować. I proszę zwrócić uwagę, że nie odrywam rąk, prawda? Nie robię czegoś takiego. Cały czas uciskam w jednym miejscu, ale jednocześnie pozwalam na relaksację klatki piersiowej. Czyli ona przy każdym uciśnięciu wraca do swojej naturalnej wysokości, tak? Wykonuję 30 uciśnięć, później 2 wdechy. 2 wdechy. Zatykam nosek, wykonuję wdechy do uniesienia się klatki piersiowej. Wśród uczestników szkolenia z pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora był również profesor Janusz Walo, prorektor do spraw studenckich.